Todos tenemos derecho a experimentar. Wszyscy mamy prawo doświadczać życia i wybierać własną drogę. Warto jednak mieć ze sobą mapę wyznaczoną doświadczeniami naszych bliskich. Podrażniły mnie tanie kosmetyki. To wygląda jak siniak. Piecze. Próbowałam różnych rzeczy, ale bez skutku. Nie mogę tak chodzić po szkole. Co by było, gdyby lalka zobaczyła? Jak się dowie, że używałam tanich kosmetyków, jestem skończona. Dobrze, że założyła okulary. To by była woda na młyn dla tej jędzy. Właśnie. Celi, poproś Anitę, żeby dała nam tę swoją herbatę. Dobrze. Strasznie mi jej brakowało. Zaraz wracam. Niech doda mleka. Celina mówiła, że jesteś dziwna. Nic mi nie jest. Mów prawdę. Celina przesadza. Ja jej wierzę. Zastawiłaś bransoletkę i wmówiłaś Roko, że bierzesz narkotyki. Dlaczego? Chciałam, żebyś ode mnie odczepił. A bransoletka jest tutaj. W takim razie nie wierz we wszystkie historie Celiny. Ona ciągle łazi sol, która wmawia jej różne rzeczy. Ale powiedz, to naprawdę przez makijaż? Tak, na pewno. Tak. Dziękuję ci za troskę. Po to są przyjaciółki. Zobaczmy. Historia najbogatszej dziewczynki zdarzyła się wiele lat temu. Prezent nie jest nic wart, jeśli nie daje się go z miłością i w dobrej wierze. Koniec. Piękna historia. Wydrukuję to i pokażę przyjaciółkom. Jak było w Pałacu Buckingham? Tak, jak pokazują w czasopismach? Znacznie fajniej. Cudownie byłoby żyć w tym świecie. Żadne zdjęcie tego nie oddaje. To tutaj. Kupię sobie kilka par okularów, żeby być na czasie. To bardzo ważne. Są cudowne. Mają tu duży wybór. Wybiorę sobie jakieś sportowe i na co dzień. Te są bardzo modne. Świetne. Te na górze też. Wezmę kilka par. Nie wiedziałam, że są okulary na różne okazje. Zawsze zakładasz takie same ciuchy? Nie. Podobnie jest z okularami. Wejdźmy do środka. Ale fajne. Spójrz. Podobają ci się? To jest jakaś opcja. Patrz. Trudny wybór. Dziękuję. Ahora sí te ves.
Naprawdę wyglądasz jak dama. Lady Rachel. Przecież jestem Lady Byron Sander. Nie zapominaj o tym. Chodź. Cześć. Ricardo, daj mi swój autograf. Na szczęście mam jeszcze lewe ucho. Donośny głos. Dzięki. Jak masz na imię? Alejandra. Szuka mnie jakiej Celine Ferrer. Znacie ją? Chodzi do 5. klasy, ale nie wiem, gdzie teraz jest. Jak tam trafić? To duży budynek. Może schodami. Poradzę sobie. Tędy? Młody człowieku, czemu nie nosisz mundurka? Jest w praniu. Żartuję. I zdejmij te okulary. Już. Co tu robisz? Szukam Celine Ferrer. Coś mnie swędzi. Czemu jesteś tak ubrany? Masz tenisówki w różnych kolorach. Taki mam styl. Przyniosłem nagrodę Celine Ferrer. Wygrała konkurs w radiu. Jaki? Mam zaśpiewać? Jesteś piosenkarzem? Nie zna mnie pan? Nie. Czasem nawet w domu mnie nie poznają. Zbyt głupów. Zaśpiewaj coś Montanera. Pójdę na skargę do dyrektora. Ja jestem dyrektorem. To panu się poskarżę. Nie. Proszę poszukać tej dziewczyny. Bardzo się spieszę. Celino. To prawda, że brałaś udział w jakimś konkursie radiowym? Tak, a co? Jakiś dziwny facet mówi, że wygrałaś. To prawda. Me hace creer que el día no termina nunca más. El saberte aquí, justo atrás del humo de mi hoguera y antes que mi angustia. Saber que estás al lado mío, me hace morder el sol sudar de tanto frío. Saber que estás, con solo estar, con una pizca de tu sal, me endulzas más. Cuando a mi lado estás, me invade el buen humor, me da frío y calor. Una cosa rara y fría a mi alma.